Mieczysław Karłowicz był kompozytorem, dyrygentem, ale również taternikiem, narciarzem i miłośnikiem fotografii. W Zakopanem mieszkał na stałe od 1907 roku. Maciej Pinkwart w zakopiańskim szlaku Mieczysława Karłowicza wspomina, że wybitny kompozytor na swoją ostatnią wycieczkę w góry wybrał się na nartach około 6 rano 8 lutego 1909 roku. Dzień był mglisty i dość ciepły. Niemniej przez kilka dni padał śnieg, co stwarzało zagrożenie lawinowe. Karłowicz był tego świadomy, tym bardziej, że dzień wcześniej o swoich planach rozmawiał z Mariuszem Zaruskim, przyszłym naczelnikiem tatrzańskiego pogotowia ratunkowego. Kompozytorowi bardzo zależało jednak na wypróbowaniu nowo kupionego w Warszawie aparatu fotograficznego. Idąc przez Boczań, sfotografował Giewont i Czerwone Wierchy. Dalsza trasa jego wędrówki wiodła przez Skupniów Ubłaz, Królową Rówień w stronę hali gąsienicowej, gdzie zrobił zdjęcie świerków na tle pięknej panoramy szczytów okalających halę gąsienicową. To było ostatnie ujęcie. Po odpoczynku na hali kompozytor poszedł w kierunku Czarnego Stawu. Kilkadziesiąt godzin później jego śladami podążył Mariusz Zaruski i Stanisław Gąsienica-Byrcyn. Dochodząc pod mały kościelec, Mariusz Zaruski zanotował: na grani odsłania się widok straszny. Ślady nart idące po zboczu gubią się w bruzdach i pokruszonych bryłach śniegu, już spadłej ogromnej lawiny. Z drugiego końca już nie wychodzą. Naga i bezduszna prawda to jego mogiła. Zginął w 2 miesiące po swych 32 urodzinach. W miejscu tragedii latem 1909 roku na granitowym głazie wykuto napis: Mieczysław Karłowicz tu zginął porwany śnieżną lawiną 8 lutego 1909 roku. Łacińską sentencję non omnis moriar oraz symbol swastyki. Swastyka zwana była na Podhalu krzyżykiem niespodzianym. Jako element zdobniczy występowała na belkach stropowych oraz starych narzędziach. Karłowicz tym symbolem oznaczał górskie szlaki, a nawet sygnował listy do przyjaciół. W czasach starożytnych w wielu kulturach swastyka miała znaczenie magiczne. Była symbolem szczęścia i powodzenia. Karłowicza pochowano 16 lutego 1909 roku w grobowcu rodzinnym na warszawskich Powązkach. Jego śmierć wydatnie przyspieszyła powstanie tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, zarejestrowanego ostatecznie 29 października 1909 roku we Lwowie. Zmarły kompozytor jako jeden z inicjatorów został pośmiertnie zaliczony do członków założycieli.